Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, w jesiennym odcinku przygotowaliśmy auto do sezonu zimowego, co wcale nie oznacza, że przez okres zimowy jakichś sprawdzeń konserwacji nie należy wykonywać. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu pokazać, jakie szkody warunki zimowe powodują w samochodzie. Najbardziej widocznym i odczuwalnym elementem jest to układ zawieszenia hamulcowy, dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę, jak w samochodzie, mimo że wykonany na jesieni przegląd był, jak przez okres 2-3 miesięcy odłożył się brud, sól drogowa. Zapraszam. Stoję właśnie przy aucie ze zdjętym kołem, ze zdemontowanym zaciskiem hamulcowym. Chciałbym Państwu pokazać, ile, choć na jesieni to auto miało przegląd hamulców robione, ile podczas zaledwie 3 miesięcy jazdy w takich warunkach zimowych, jednych z najtrudniejszych chyba warunków właśnie, gdzie dochodzi jeszcze sól drogowa do tego, ile odkłada się różnego typu właśnie nalotów, zaczynają rdzewieć pewne elementy i tutaj, tak jak Państwo widzą, sama tarcza luźno się obraca, ale przegląd polega hamulców na tym, że rozruszane zostaną, oczyszczone również prowadnice klocków, sprawdzone zostaną prowadnice zacisku, czy pracują, bo to jest jeden z najistotniejszych elementów. W momencie, gdy tutaj osłona gumowa ulegnie uszkodzeniu, rozerwaniu, dostaje się cała woda z solą, z brudem, z kurzem do środka, ta prowadnica staje w miejscu i zaczyna się nierównomierne zużycie klocków. Ta sama rzecz tyczy się tłoczka hamulcowego. Również gdy osłona gumowa ulegnie uszkodzeniu, również brud, sól drogowa wchodzi do środka i następuje zatarcie, uszkodzenie tłoka i koło już w tym momencie nie hamuje tak jak powinno. Dlatego mimo kontroli jesiennej, o której mówiliśmy w zeszłym roku, również jeżeli mamy tylko chwilkę czasu zlecić taką pracę lub gdy zauważymy oczywiście jakiekolwiek nieprawidłowości w hamulcach, w hamowaniu, to również zlecić dla warsztatu, dla samej kontroli, bo tak jak i Państwo tutaj również widzą, biały nalot, wszystko to jest sól i wszystko najbardziej narażone elementy właśnie samochodu to zawieszenie, jak i cały spód, cała podłoga samochodu. Przejdźmy teraz do innego samochodu, pokażę Państwu ekstremalne sytuacje, gdzie zdecydowanie za późno już kierowca wychwycił pewną usterkę, ale o tym przy drugim samochodzie. Jestem już przy stole warsztatowym i chciałbym Państwu pokazać pewien element zawieszenia. Jest to kolumna MacPhersona, już rozebrana. A konkretnie o co tutaj chodzi? Usterka polegała na pęknięciu sprężyny MacPhersona. Bardzo niebezpieczna usterka. W ekstremalnych sytuacjach pęknięcie może spowodować odpadnięcie kawałka sprężyny zawieszenia, może uszkodzić nawet oponę. Czyli Państwo sobie wyobrażają, jeżeli kawałek takiego prętu stalowego rozetnie oponę przy jakiejś wyższej prędkości czy na zakręcie, może doprowadzić naprawdę do nieszczęścia. Ale chodziło mi o to, że też właśnie warunki zimowe bardzo mają wpływ naganny na cały element, bo tutaj sama sprężyna pękła z jakiego powodu? Otóż zatarło się łożysko górne MacPhersona, czyli górna część, która przykręcona jest do nadwozia. To też jest spowodowane, tak jak Państwo widzą, po kolorze można poznać, że tutaj uszczelniacze puściły i łożysko plus woda
piasek, pewnie i sól drogowa, spowodowało zatarcie, że to łożysko nie pracowało. Czyli w momencie, kiedy kierowca skręcał kierownicą, ta część się obracała, górna część stała w miejscu, powodując naprężenia, które spowodowały pęknięcie tej sprężyny. Zapewne taką usterkę można wcześniej wychwycić. Wydaje ona specyficzne dźwięki przy skręcaniu, właśnie trzeszczenie, skrzypienie. Dlatego z takimi rzeczami też, takie rzeczy też podlegają kontroli właśnie, czy jesiennej, wiosennej, ale tak jak Państwu mówię, warto to robić, kiedy tylko nadarza się stosowna sytuacja, kiedy mamy samochód na warsztacie, podniesiony. Dlatego sprawdzajmy, bo może to czasami uratować nam po prostu życie. Stoję teraz przy tym przednim zawieszeniu, z którego zdemontowano właśnie kolumnę MacPhersona z pękniętą sprężyną. Tutaj jeszcze dużo pracy przed mechanikiem przy tym samochodzie jest. Proszę spojrzeć, jakie spustoszenie, woda, sól, warunki w ogóle, jakie pracuje zawieszenie, robi. Dlatego tu wszystko jeszcze zostanie rozebrane, przeczyszczone. Sprawdzone jeszcze elementy gumowe, czy nie mają pęknięć, prawda? Założona nowa sprężyna. Dlatego kierowca, gdy dostanie ten samochód, będzie miał już naprawdę sprawdzone auto. Tylko tak jak Państwu mówię, to auto akurat nie widać, żeby było jakoś regularnie serwisowane, przynajmniej w tym wypadku, bo naprawdę wygląda no, fatalnie. Dlatego i na jesieni, i na wiosnę warto pół godziny, godzinkę poświęcić. Naprawdę rzeczy w samochodzie, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo. No ale niestety te rzeczy, czyli zawieszenie, hamulce, no pracują w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. I tak jak podkreślam, szczególnie w porze jesienno-zimowej, gdy naprawdę tutaj dochodzi jeszcze chemia drogowa. Zresztą tutaj Państwo doskonale widzą ten biały nalot. To jest po prostu sól, która tutaj widać, ale ona jest wszędzie. Wszędzie się odkłada, wszędzie może zrobić jakieś nam szkody. Także gdy nie zadbamy zawczasu, po prostu będą wydatki. Tak jak Państwo widzieli, sporo tego wszystkiego się odłożyło przez tak krótki okres. Dlatego dla rozluźnienia kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.